dobry kochani i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmiku ze stylóweczkami gwiazd. Dzisiaj to będą polskie gwiazdy, które pojawiły się na premierze filmu Filip. Chcę tylko powiedzieć na wstępie, że z tego filmu jest rewelacyjna piosenka od Vito Bambino, naprawdę sztos, teledysk sztos, bardzo mi się podoba, bardzo Wam polecam. I jakby film oparty jest na prozie Leopolda Tyrmanda, także nie mogę się doczekać, chętnie obejrzę. Ale dzisiaj będziemy mówili o ciuchach, o ubraniach, o tym, co gwiazdy miały na sobie na tejże premierze. Oczywiście jest to jakby okazja taka nie do końca typowa, bo nie jest to taki czerwony dywan w stylu, wiecie, rozdanie nagród i tak dalej, tylko no to jest premiera, więc też po prostu siedzi się i ogląda film. Także należy to też wziąć pod uwagę. Jak zwykle oceniam stylizacji, a nie dane osoby, bo części pewnie i tak nie znam. Także lecimy. Jestem na stronie Jastrząb Post, bo tutaj zdjęcia są takie nawet niezłe. Też byłam na Pudlu, ale tam są takie zdjęcia, że zupełnie niczego nie widać. Po raz kolejny ubolewam nad tym, iż zdjęcia z polskich eventów, ścianek, premier i wszystkiego są dosyć kiepskiej jakości, porównując do zdjęć z imprez zagranicznych. Szkoda, bo też na tym cierpią i gwiazdy, i styliści, i projektanci, i ciuchy. Przepraszam za moją chrypę. Pierwsza tutaj pojawia nam się pani Dagmara Bryzek i wygląda to dosyć ciekawie. Z tego, co tutaj widzę, jest to długa spódnica, czyli coś maxi trendowego i tak dalej, i tak dalej. Spódnica jest do samej ziemi i chyba tutaj wchodzi pod nogi, także nie do końca jest ta funkcjonalność zachowana i góra jest dosyć ciekawa też, bo wiecie co, góra to jest jakby taki gorsetowy pas, który wygląda jakby był założony do góry nogami, jakby to wycięcie na biust było do góry nogami, nie wiem. I góra, ciężko powiedzieć, czy to jest całość, czy to jest jakby marynarka pod tym. No wygląda to spoko, tylko wygląda to jakby było troszeczkę za długie. Bardzo ładne włosy, delikatny wizaż, ciekawy kolczyk. Także całościowo spoko, chociaż przez to, że ta jakby ten dół jest za długi, to no takie sprawia wrażenie, że jakby całość jest za długa, za duża, wiecie co, mamy i te długie rękawy, ale długie rękawy są spoko i mamy szersze ramiona, także to wszystko jest takie oversize'owe, ale ten dół chyba jakby był trochę krótszy, to może wyglądałoby to tak schludniej jakby, jakby schludność to nie jest słowo klucz mojego życia, broń Boże, ale coś tutaj nie gra, natomiast nie ma dramatu. Tutaj mamy panią Idę Nowakowską i tutaj na tym zdjęciu, akurat jest to zdjęcie z takim bezczelnym fleszem w twarz, więc i tak pani Ida wygląda dobrze. Brawo dla makijażysty, że tutaj się nie odbija biały puder pod oczami, bo często jak mamy zdjęcia z fleszem w twarz, to jednak pudry, wiele tych pudrów HD i tak dalej, pozostawia takie białe coś pod oczami, czy tam na twarzy, co normalnie nie jest jakby widoczne, dopiero ten w światłach fleszy się to ujawnia. Także tutaj makijaż cacy, nie jest źle, ale nie podoba mi się to, że wiecie co, mamy marynarkę i mamy spodnie, czyli jakby normalny zestaw, tylko w tym świetle to wygląda tak, jakby marynarka miała bardziej sprany odcień niż te spodnie. Także, no nie wiem, ale no to jest takie zdjęcie, że ciężko tutaj cokolwiek obiektywnie ocenić, szczerze mówiąc. Natomiast to mi się nie podoba, bo jak już mamy taki zestaw, który powinien być elegancki, to fajnie jakby to było w tym samym odcieniu jakby czerni, nie? Gdyby to była na przykład granatowo, coś granatowego i coś czarnego, to już mamy różne kolory, wtedy nie ma problemu. Ale jeżeli mamy czerń i czerń, to jakby taka bledsza czerń wygląda jakby było coś spranego, tylko tutaj bezpiecznie wybierać jednak takie zestawy, jeżeli o to chodzi. Tutaj mamy Filippo... Boże, jestem ślepa. Filippo Tłokiński z partnerką. Pan wygląda jak na spotkanie biznesowe przez tą niebieską koszulę i granatowy krawat. A pani... Nie chcę być niemiła, ale nie wygląda to dobrze. Sukienka wygląda jak Saint Seiya. Nie mam nic do Saint Seiya, też mam niektóre ciuchy z Saint Seiya jakby. Ale wygląda to tak bardzo... biurowo, o, naprawdę biurowo i te takie rajstopy, gołębie i te pantofle z czubem, no wygląda to tak totalnie nieświadomie, modowo i totalnie biurowo i totalnie po prostu nie. Inne buty, inna materiał ten sukienki, to wygląda jak coś bardzo cienkiego, no naprawdę
Nie chcę być bardzo niemiła, ale to wygląda po prostu koszmarnie źle. Koszmarnie źle. I te cienkie rajstopy do tych pantofli takich... Bardzo źle. Nie będę niemiła, bo nie znam tych ludzi. Być może to nie są w ogóle ludzie, którzy są zainteresowani modą. I tak to wygląda, jakby to byli ludzie w ogóle nie zainteresowani modą. I chyba też nie celebryci? Nie wiem. Więc nie będę w sumie taka chamska i nic nie powiem, ale... Tutaj mamy Krystynę Sokołowską i tutaj mamy czerwień. Czerwień to jest teraz jeden z najmocniejszych takich kolorów wybiegowych. Taka intensywna, mocna, ognista czerwień. Coś, co naprawdę na pierwszy rzut oka niszczy mi tą stylówkę, to jest ta torebka, która no nie wiadomo w ogóle o co z nią chodzi. Jest duża, jest jakaś dziwna. Nie jest ani elegancka, ani nie jest casualowa i taka, nie wiem, bez sensu. Dlatego no sandałki są ok. I tutaj wygląda jakby były ramiona tej sukienki, półprzeźroczyste. Takie proporcje, wiecie, ala lata 80. Trochę szkoda, że tu nie ma trochę na przykład cięższego buta. Bo to wiecie, ta torebka robi to, że ta stylizacja staje się nam taka bardziej casualowa, bardziej codzienna. Więc jeżeli mamy bardziej casualową, bardziej codzienną stylizację, to też ubrałabym do tego jakieś takie buty cięższe, codzienne. A tutaj te sandałki jakby każą nam myśleć, że ta stylizacja jest taka bardziej elegancka. Mamy złote czy tam srebrne, błyszczące sandałki. Natomiast ta torebka się z tym wszystkim kłóci. Także tutaj mamy trochę... I w ogóle ta torebka nie pasuje mi tutaj do całości. Nawet bez niej nie byłoby tak źle. Po prostu byłoby. A z nią... Ona mi tutaj jakby zaburza całość. Hanna Śleszyńska w takim cekinowym komplecie. Trochę ten komplet nie ma jakby kształtu. Jest taki, no troszeczkę taka miękkość jest tutaj. Znaczy duża miękkość, jakby nie mamy zaznaczonych kształtów żadnych. Ale nawet wiecie co, bym się nie czepiała, tylko zdjęłabym ten czarny t-shirt spod tego, bo ta marynarka robi taki bardzo fajny dekolt, by tutaj pani zrobiła, gdyby to by super wyglądało, a ten zaokrąglony t-shirt jakby nie jest ok. Albo bym wzięła coś takiego prostego, żeby tutaj była taka fajna linia zachowana, albo może w ogóle coś takiego niższego, żeby tylko odrobinę wystawało, albo coś takiego bardziej zdobnego, ale taki półokrągły top, on wygląda bardzo sportowo pod tym, także tutaj bym wzięła coś takiego, coś troszeczkę innego, jeżeli o to chodzi. To mi się strasznie podoba pani Anna Popek. Tutaj trochę widać właśnie flesz w twarz i puder pod oczami, no ale flesze w twarz to jest chamstwo, tego się nie powinno robić ludziom po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o stylizację, mega mi się podoba, bo wiecie co, tu jest takie to wypośrodkowane, to jest z jednej strony bardzo klasyczne, eleganckie, proste, minimalistyczne, a z drugiej strony mamy taki modowy element, czyli marynarka, która jest taka krótsza. To jeszcze nie są bolerka, proszę Państwa, ale już powoli. One mi się takie, te marynarki mi się takie kojarzą, wiecie co, z krojem, jak mają toradorzy te swoje stroje, że są takie krótsze, po prostu takie ucięte i tu jest właśnie ten taki krój krótszy, fajny, ucięty. Ale to wszystko jednocześnie jest bardzo klasyczne, proste, minimalistyczne, nieprzesadzone, nieudziwnione. Dlatego te białe buty mi tutaj pasują. Jakby ja się zawsze czepiam butów z czubem po prostu, które są jakąś plagą polską. Bo jak się ogląda naprawdę zagraniczne jakieś tam eventy, cokolwiek, to tych butów z czubem praktycznie nie ma. No chyba, że naprawdę mega, mega pasują gdzieś tam do stylówki. A u nas jakby one są jakby pierwszym pomysłem, jaki jest, że but z czubem, gdzie to, no nie wygląda zazwyczaj dobrze. Natomiast tutaj pasują, tu się bronią, to rzeczywiście to wygląda bardzo fajnie. I też ten, wiecie co, krótszy top, który jest jakby z jednej strony odważnym rozwiązaniem, bo pokazujemy trochę ciała, ale przez to, że spódnica ma bardzo wysoki stan, to te jakby no tutaj jest ten paseczek taki dosyć wysoko, więc nie musimy się bać. Oczywiście tutaj nie ma się w ogóle czego bać, ale ogólnie jakby w takich krojach, takich zestawach nie ma się co bać, że jakieś fałdki wyjdą czy coś, bo to jest na tyle wysoko, że to jest jakby zazwyczaj takie bezpieczne miejsce, jak ja to mówię. I całość wygląda bardzo fajnie, bardzo ładny make-up do tego, oprócz tego, że jest flesz twarz i ten puder jest widoczny, ale to jest fina flesza w twarz jakby. No i takie włosy bardzo, bardzo w stylu tej pani, także bardzo w zgodzie z sobą, a jednocześnie dosyć nowocześnie i dosyć świeże, jak powiedziałabym. Także tutaj mi się bardzo podoba. Tutaj jest Sandra Kubicka i Baron. Barona styl, no tak mi się tutaj, te spodnie takie trochę oldschoolowe, tak to trochę oldschoolowo wygląda, zmieniłabym spodnie. Natomiast Sandra Kubicka ma bardzo fajną kurtkę kożuszkową. Jeszcze bym to zrobiła, wiecie co, rozmiar większy i to by wyglądało jeszcze lepiej, ale całościowo bym się nie czepiała. Fajnie, no tak,
wiecie, no tak spoko, jakby jest kombinezon czarny z wycięciami, na to jest marynara, zrobiłabym ją większą i tą kurtkę zrobiłabym jeszcze większą, fajne buty, torebka jest, ale tutaj widzicie, ta stylizacja jakby nie udaje, że jest bardzo elegancka, jest taka dosyć casualowa, więc tutaj ta torebka się zupełnie dla mnie nie gryzie. Fajne włosy, niby spięte, ale trochę rozburtane, dosyć lekki make-up, spoko, naprawdę spoko. Gdyby ta kurtka była większa, to byłoby bardzo światowo, natomiast tu jest bardzo jakby okej. Okay. Kasia Wankę bardzo trendowo, mamy kanadyjski garnitur, czyli mamy zestawy jeans oraz jeans. Takie casualowe, proste, do tego mamy kowbojki, bardzo mi się podoba krój tych spodni, bardzo mi się podoba ta kurtka z takimi długimi rękawami podwinięta, czarne golfy, jestem mega fanką czarnych golfów. Także to wygląda bardzo funkcjonalnie, normalnie, codziennie. Tutaj po raz milionowy, kiedy mówię o polskich stylówkach, powiem o tym, że mam problem z dress code'em, bo z jednej strony mam panią Kasię Wankę, która wygląda super, ale tak bardzo casualowo i bardzo codziennie, a z drugiej strony mamy osoby ubrane bardzo elegancko, dziko elegancko, także tutaj mam taki miszmasz. Ale ta stylówka jak na taką dzienną stylówkę wygląda super i bardzo fajne buty, bardzo fajna prosta nogawka, do tego nie za długa, także naprawdę ekstra. To mamy Agata Załęcka, tutaj jest look a la stewardessa. Totalnie, z tym mi się to kojarzy. Pantofelki w tub, po prostu rajstopki w serduszka, bardzo infantylnie. Ja lubię wzorzyste rajstopy, ale to musi się wszystko gdzieś tam trzymać kupy. Gdyby tutaj zamiast tych czułenek z tubem były jakieś fajne, na przykład różowe sandały na takiej grubej platformie, albo takie, wiecie, a la Versace ciężkie, to by już była impreza, jakby to by było zabawne. A tak mi się to kojarzy trochę stewardessowo, to jakiś taki kostiumik. No jakby nie, po prostu nie, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Tu jest Patrycja Kazadi, moje znienawidzone buty z tubem. I tu mamy suknię, tak? To jest chyba suknia w całości cekinowa. I do tego marynarka z lekkim takim połyskiem. Jest lepiej niż ostatnio, jak widziałam Patrycję Kazadi, ale no nie, no po prostu nie. Ta sukienka taka mi się wydaje dosyć oldschoolowa, długość jest dosyć dziwna. Zrobiłabym to trochę krótsze, albo bym dała taką większą marynarkę na to i zdecydowanie bez połysku. Ogólnie to jest takie bardzo obciążające i mamy czarne na czarnym i czarnym. Zero tu jest jakiejś takiej lekkości, zero tu jest zabawy tym wszystkim. Takie trochę oldschoolowe to jest. No, no szkoda, bo to naprawdę super potencjał i Patrycja Kazadi myślę, że jest świetną osobą właśnie taką do ubrania, a tutaj tego nie widać. To chyba najlepsza stylizacja taka fajnie wypośrodkowana, bo nie jest za bardzo casualowa, nie jest za bardzo elegancka, wydaje się to wygodne, zwiewne, przyjemne. To jest Maria Dębska. Uwielbiam jej włosy, takie lekko retro, po prostu uwielbiam. Przefajna po prostu sukienka, niezobowiązująca, nie za bardzo infantylna, nie jakaś postarzająca, nie jakaś, wiecie, normalna, ładna sukienka z bardzo modnymi wycięciami w kolorze zielonym, który kolejny sezon święci triumfy. Do tego lekkie sandałki na delikatnym, nie za wysokim obcasie, bardzo ładna torebeczka leciutka, fajnie, elegancko, co prawda jest środek zimy jeszcze. No dobra, już prawie wiosna, to wygląda bardzo letnio, ale bardzo ładnie, tego taka świeża szminka, wytuszowane rzęsy, bardzo ładnie, niezobowiązująco, niewymuszone to jest wszystko, nie jest jakby na siłę, jakby cekiny, albo no, niczego nie ma po prostu na siłę, bardzo fajnie, kobieco, lekko, przy tym wszystkim nowocześnie, fajnie, 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 to mi się bardzo podoba. Tu pani Aneta Kręglicka, przepraszam, Magdalena Cielecka, takie to jest znowu strasznie ciężkie. Tu mam właśnie, mamy wysokie buty, czarne, czarne, czarne i do tego ta sukienka to jest chyba taka a la boucle albo coś a la takie włochowate, a czy włoskowate z jakimś taką, z taką jakąś fakturą. Fajnie, że jest faktura. Nie podobają mi się te ciężkie buty do tego, bo to wygląda trochę ciężko, po prostu. Ta sukienka, ona jest taka ciężka i gruba i te buto spodnie, nie wiem, czy są bardzo wysokie buty, czy są takie połączone ze spodniami, ale też to wygląda tak bardzo, bardzo ciężko. Tu mamy kolczyki, mamy bransoletkę, mamy drugą bransoletkę, mamy torebkę. Trochę takie to jest bezkształtno ciężkie, jakby bez żadnego polotu. Rozpuściłabym tutaj włosy, albo bym zdjęła te kolczyki, żeby to było bardziej minimalistyczne. Bo nie wiadomo, czy to ma być minimalistyczne, czy to ma być ostre, czy to ma być kobiece, czy to ma być charakterne.
bo te kolczyki na przykład nam to wszystko zmiękczają, buty są takie rock'n'rollowe, a sukienka jest taka babciowa trochę. Nie wiadomo w ogóle, w którą stronę ta stylizacja chce pójść. I akurat Magdalena Cielecka potrafi wyglądać naprawdę zajebiście dobrze, a to jest jakieś takie pogubione. Strasznie. Przeszłam sobie jeszcze na pudelka, bo tu jest trochę więcej tych zdjęć. Jest Danuta Stenka. Bardzo mi się podoba ta stylizacja. Bardzo prosta, minimalistyczna, ciemna, taka trochę androgeniczna. Tutaj te buty z czubem fajnie pasują, bo jest bardzo dobra długość spodni, także wszystko fajne. Ale dodałabym odrobinę koloru na twarzy. Albo zrobiłabym jakieś takie usta w czerwieniu, w pomarańczy, w czerwieni, w pomarańczy, w fiolecie, w czymkolwiek, albo odrobinę różu. Czegoś takiego bardziej radosnego, bo całość sprawia wrażenie takiego czegoś bardzo smutnego. Fajnie, że to jest takie androgeniczne, takie odrobinę jakby chłopięce, takie męskie, ale odrobina koloru albo biżuterii, tutaj właśnie by się jakiś naszyjnik mógł sprawdzić. Coś takiego, wiecie, uplifting po angielsku, jakiegoś takiego radośniejszego by się tutaj według mnie przydało. Izabela Kuna ma świetne spodnie, bardzo mi się podoba ta mega szeroka nogawka, w ogóle uwielbiam taki krój spodni. Prawda, teraz jak jestem w ciąży i mam wielki brzuch, to po prostu wielki brzuch i wielkie spodnie, jakby to nie idzie w parze, bo wyglądam jak Obelix dosłownie, ale świetne spodnie, bardzo mi się podoba ta stylówka, szkoda, że nie mam lepszego zdjęcia, może gdzieś znajdę na Instagramie. Ale fajnie, bardzo fajna, wiecie co, kamizelka narzucona marynarka, też jedna z lepszych stylówek, jedno z gorszych zdjęć, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny i to jest taki styl bardzo ponadczasowy. Wiem, że kamizelki są teraz bardzo modne i tak dalej, ale to jest jedna z tych rzeczy takich bardzo ponadczasowych i takie spodnie, o dziwo, też się nie starzeją, bo mam kilka par takich podobnych spodni w szafie. I one zawsze, zawsze da się je ubrać naprawdę zajebiście i tak high fashion, także super. Radosław Piwowarski ze swoją chyba partnerką, przyjaciółką, po prostu tak mi się podobają razem, czy Państwo, to zestawienie kolorystyczne. Pan jest w czerwieni, w granacie, pan jest w granacie cekinowym i w żółci i po prostu strasznie mi grają, tak mi do siebie pasują. To jest coś po prostu ponad modą, także no niesamowicie stylowa para, która jest dopasowana do siebie, wydaje mi się, że no miodzio. Tu jeszcze jest Caroline Hartig, która nie wiem kim jest, ale sukienka wygląda jak wyprzedaż z Zary. Po prostu wygląda jak wyprzedaż z Zary. To powinno być albo mocniej zaciągnięte, albo większe, albo mniejsze. Buty z czubem, zabijcie mnie. I kolczyki za bardzo dopasowane do tych błyskotek. Jakby tu maci, coś... Nie, po prostu... No wyprzedaż w Zarze po prostu. I Milena Sadowska, nie wiem kim pani jest, ale pani wygląda jak jakaś Miss Polonia była, albo coś w tym stylu. Taki mocny make-up, intensywny, idealnie wyrysowany, do którego nic nie mam, taki styl żony Hollywood. Może to jest jakaś pani żona Hollywood, pani żona Hollywood. I suknia, która jest gorset i mamy tutaj koronkę. To jest chyba krótsza sukienka i na nią jest jakby taka spódnica koronkowa, co mi się już tak w ogóle średnio podoba. No w ogóle nie wiem, czy to jest ta okazja przede wszystkim i nie podoba mi się to, że jest właśnie jedna długość tej sukienki, krótkiej, takiej miniówy i na to są, jest ta koronka. Nie rozumiem, nie rozumiem. Już lepiej by wyglądała, jakby całość była koronkowa, taka, czy taka ciemniejsza, albo krótsza ta góra, albo nie wiem. Tu nie podoba mi się to odcięcie tych dwóch długości. No i nie wiem, czy to jest ta okazja też, nie? I mamy Małgorzatę Tomaszewską w prostym, bardzo ładnie dopasowanym garniturze, który sam sobie podoba mi się bardzo. Bardzo lubię takie proste, minimalistyczne, męskie rzeczy na kobietach, zwłaszcza, że są dobrze skrojone, także tutaj wygląda bardzo ładnie, proste włosy, jakby bardzo, bardzo okej. Trochę z daleka myślałam, że to Edyta Górniak. I broszka, i Saint Laurent, że tak powiem, olfaktoria byłaby dumna, po prostu coś pięknego, napieprzam się, ale to po prostu jest taki trochę nasz polski, taki, nie przywara, ale taki nasz trochę kompleks, że po prostu trzeba pokazywać swoje bogactwo w torebkach, w broszkach, w szalikach, w chustach, jakby, nie wiem, no najbogatsi ludzie na świecie raczej chodzą w klapkach i w czarnych golfach, Steve Jobs, albo wiecie o co chodzi, nie obnoszą się ze swoim bogactwem jakby, więc to jest takie trochę, no dobra, to nie jest film i to nie jest ta okazja, że będę o tym mówić, natomiast takie epatowanie właśnie, że mam filmową torebkę z logo, albo mam tutaj logo, albo gdzieś tam mam logo, to jest takie
tutaj to wygląda na coś wymuszonego. O, jeżeli po prostu masz tą torebkę i ją nosisz i tak dalej, jakby jak najbardziej spoko, zwłaszcza jeżeli cię stać, noś nie moje pieniądze, jakby jak najbardziej, ale takie tutaj to wygląda stewardessowo dla mnie po prostu, albo coś typu mam pieniądz i sobie go tutaj postawię i patrzcie, jaki mam pieniądz. Także dla mnie to wygląda słabo, dużo lepiej wyglądałoby to bez tej broszki. Po prostu, bo wyglądałoby to prosto, stylowo, minimalistycznie i wystarczyłoby to zupełnie, żeby pokazać gust, klasę i pieniądze wydane na swoją stylizację. W mym odczuciu, no ale trzeba pokazać pieniądz, więc pokazujemy broszkę i to już dla mnie trochę niszczy tę stylówkę. I to chyba wszystko, co miałam do powiedzenia dzisiaj. Nie jest najgorzej. Bywa lepiej. Nie wiem, o co chodzi z dress code'em. Nie wiem, o co chodzi ze zdjęciami z fleszem w twarz, bo to jest po prostu straszne. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało. Mnie się chyba najbardziej podobała ta dziewczęca, zielona sukienka. Bardzo niewymuszone. Jakby fajnie do okazji. Mamy trochę elegancko, więc zaznaczone to jest, że to jest jakby okazja, że nie jedziemy po bułki do sklepu, a jednocześnie nie jest to jakby bardzo, bardzo, bardzo na siłę. Więc akurat na tę okazję myślę, że ta stylówka była najfajniejsza. I pani Izabela Kuna. Też naprawdę super, bardzo mi się podobają i te spodnie, i ta marynarka, i ta kamizelka. Takie to jest też wszystko nonszalanckie, ponadczasowe bardzo, naprawdę, naprawdę super. A jeszcze pani Anna Popek też bardzo fajnie. Nowocześnie, a jednocześnie w jej stylu. Także te trzy rzeczy chyba najbardziej na plus, takie najciekawsze. Także dajcie znać, co podobało Wam się najbardziej. Bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!